Wyobraź sobie, że masz przyjaciela o imieniu Grzegorz. Przyjaźnicie się od dzieciństwa. Chociaż nie trzymacie się razem jak kiedyś, nadal widujecie się od czasu do czasu i bardzo dobrze się rozumiecie. Pewnego dnia podchodzi do was stary kumpel Oliver. Oliver tłumaczy, że źle mu się powodzi i zbiera pieniądze na pokrycie wydatków szkolnych na jego dzieci. Chcesz pomóc Oliverowi, więc dajesz mu trochę pieniędzy. Ku twemu zdziwieniu Grzegorz nie oferuje żadnej pomocy Oliverowi. Próbujesz go przekonać, ale to na nic. Wyobrażając siebie w tej sytuacji, czy uważasz, że to w porządku, grozić przemocą fizyczną Grzegorzowi, aby postąpił właściwie? A teraz wyobraź sobie inną sytuację. Tym razem grupka twoich przyjaciół głosuje. 6 spośród 10 jest za groźbami wobec Grzegorza, aby ten pomógł Oliverowi. Czy ten demokratyczny proces sprawia, że grożenie Grzegorzowi jest w porządku? Ostatnia zmiana sytuacji. Tym razem wyobraź sobie, że wiele tysięcy ludzi demokratycznie zgodziło się, aby grupa, nazwijmy ich przedstawicielami, powinna zrobić wszystko, aby zabrać pieniądze Grzegorzowi i dać je rodzinie Olivera. Przedstawiciele początkowo nie grożą jawnie Grzegorzowi. Wysyłają mu za to rachunek. Jak wszyscy zresztą, Grzegorz wie, co się stanie, jeśli nie zapłaci rachunku. Najpierw otrzyma więcej listów z żądaniem opłaty, a rachunek będzie coraz większy. Ostatecznie, jeśli nadal nie płaci, uzbrojeni przedstawiciele wtargną do jego domu i uprowadzą go wbrew jego woli. Niemal wszyscy bez oporów płacą rachunki. Każdy wie, że przedstawiciele są przygotowani na użycie każdej siły na obezwładnienie cię, jeśli stawisz opór. Czy sądzisz, że to dopuszczalne grozić przemocą Grzegorzowi przez przedstawicieli, skoro nie oddaje swoich pieniędzy na pomoc rodzinie Olivera? Skoro akceptujemy rządowe programy dokonujące redystrybucji bogactwa, musimy także zaakceptować groźbę przemocy wobec pokojowo nastawionych jednostek, ponieważ tak właśnie ściągane są pieniądze. Z drugiej strony większość z nas czuje się niekomfortowo, myśląc o groźbach wobec pokojowo nastawionych ludzi, gdy wyobrazimy sobie te groźby wobec siebie. Jeśli myślimy negatywnie o grożeniu Grzegorzowi osobiście, czy naprawdę możemy czuć się komfortowo z groźbami wymierzonymi wobec niego przez przedstawicieli państwa? Niektórzy ludzie wierzą, że dobrowolne współdziałanie, jak i spontaniczny porządek, są rozsądnymi i pożądanymi alternatywami wobec państwowego przymusu jako drodze ku organizacji społeczeństwa. Wyszukaj te frazy, jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej.